31 lat temu, 22 kwietnia 1991 roku. Matki chłopców z całej Polski mogły wreszcie odetchnąć z ulgą. W Poznaniu po 2 miesiącach intensywnego śledztwa zatrzymano seryjnego mordercę Tadeusza Kwaśniaka, który w brutalny sposób zamordował 5 dzieci w różnych miastach i usiłował zabić 3 kolejnych. Witajcie na kanale Zbrodnia Niedoskonała. Mam na imię Daniel i w dzisiejszym odcinku opowiem Wam historię ręcznikowego dusiciela, pedofila, zabójcy i złodzieja. Był poniedziałkowy ranek, 22 kwietnia 1991 roku, gdy w komendzie policji w Poznaniu rozdzwonił się telefon. Dyżurny, który odebrał połączenie, na chwilę wstrzymał oddech. To była chwila, na którą wszyscy śledczy czekali z niecierpliwością. Po drugiej stronie słuchawki była ówczesna dyrektorka szkoły podstawowej numer 6 na osiedlu Rusa. Zdenerwowana przekazała, że nieznajomy mężczyzna odpowiadający rysopisowi poszukiwanego seryjnego mordercy zaczepił w drodze do szkoły kilku chłopców. Tylko na to czekaliśmy. Policjanci błyskawicznie udali się na miejsce, niektórzy prywatnymi samochodami. Obstawiliśmy teren. Traf chciał, że jedna z załóg wypatrzyła idącego ścieżką mężczyznę, który odpowiadał opisowi. Zatrzymanie przebiegło bez problemów. Tadeusz Kwaśniak został przewieziony na komendę, gdzie osobiście go przesłuchiwałem, mówił Jerzy Jakubowski, emerytowany policjant i były naczelnik CBŚ w Poznaniu, który w 1991 roku stanął na czele grupy dochodzeniowo-śledczej mającej na celu wytropienie ręcznikowego dusiciela. By opisać bestialską działalność seryjnego mordercy, musimy cofnąć się do roku 1990. 20 kwietnia. 10-letni chłopiec z Bytomia został zaczepiony przez nieznanego mężczyznę. Pod pozorem odebrania zostawionej mu przez ojca dziecka koperty wszedł za malcem do mieszkania przy ulicy Budryka. Tam zaczął dusić go ręcznikiem. Pierwsza próba morderstwa okazała się jednak nieskuteczna. Chłopiec udawał, że nie żyje, i to uratowało mu życie. Po raz drugi morderca zaatakował 7 maja w Radomiu. Jego ofiarą padł 10-letni Wojtek. Podobnie jak za pierwszym razem, mężczyzna dusił go ręcznikiem. Tym razem skutecznie. Martwego chłopca z ręcznikiem zaciśniętym na szyi znalazł jego starszy brat. Z domu zniknęły pieniądze i inne cenne rzeczy. 24 maja 1990 roku zwyrodnialec uderza we Wrocławiu. Tym razem zaczepił 11-letniego Grzegorza. Podobnie jak za pierwszym razem, pod pretekstem odebrania koperty od ojca dziecka, dostał się do jego mieszkania. W środku powiedział chłopcu, że zamierza się zemścić na jego ojcu za rzekome zwolnienie z pracy. Potem brutalnie zgwałcił Grzesia, a następnie próbował zamordować, dusząc ręcznikiem. Chłopiec zemdlał i tylko dzięki temu przeżył. Mieszkanie również zostało okradzione. Później do mieszkania sprawca wysłał list. Zemsta. Czekałem 14 lat. Napisał. Zaledwie tydzień później, 31 maja, ręcznikowy dusiciel dokonał ponownego morderstwa. Tym razem
w Szczecinie. Ręcznikiem zamordował 9-letniego chłopca. Obok zwłok morderca zostawił kartkę. Zemsta. Wreszcie Z. Do kolejnego zabójstwa doszło 6 czerwca 1990 roku w Kutnie. Po uduszeniu chłopca sprawca okradł mieszkanie, a na lustrze napisał szminką zemsta. 18 czerwca w ten sam sposób zginął 9-letni chłopiec z Oławy. Został uduszony ręcznikiem. Mieszkanie okradziono. A przy zwłokach zostawiono karteczkę z napisem: nareszcie dokonałem oczekiwanej zemsty B. Po tym zdarzeniu na dłuższy okres zapanował spokój. Morderca zaatakował ponownie dopiero 3 stycznia 1991 roku przy ulicy Topolowej w Zbąszyniu. Okradł mieszkanie, w którym znajdował się chłopiec. Na jego oczach ukradł pieniądze, bon i legitymację ubezpieczeniową. Dziecku na szczęście udało się przeżyć. W końcu 26 lutego 1991 roku ręcznikowy dusiciel zaatakował w Poznaniu. Na osiedlu Piastowskim udusił ręcznikiem 12-letniego Krzysia, a mieszkanie okradł. Ręcznik był tak silnie zawinięty wokół jego szyi, że ojciec chłopca nie był w stanie go rozwiązać. Sprawa trafiła w moje ręce od razu pierwszego dnia, kiedy zamordowano chłopca. Od początku byłem na miejscu zbrodni podczas oględzin ciała. Następnego dnia objąłem kierownictwo grupy w tej sprawie. Byłem już doświadczony policjantem. Potrafiłem panować nad emocjami, ale była to sytuacja bardzo trudna. Zamordowane dziecko, ułożone na tapczanie, przykryte kołdrą, tak jakby spało, ale niestety uduszone. Trudno inaczej to skomentować, jak coś wstrząsającego. Mimo tego, że to był mój zawód i wielokrotnie się spotykałem z takimi zdarzeniami, to była wyjątkowa sytuacja. Wstrząsająca. Sprawca zachował się bardzo brutalnie i to, że ułożył zwłoki na tapczanie i przykrył je, było bardzo cyniczne. Mówił Jerzy Jakubowski. Jak dodaje, już następnego dnia miał pewność, że zabójstwo 12-letniego Krzysia w Poznaniu było kolejnym przypadkiem z serii zabójstw, które przez 10 miesięcy wstrząsały Polską. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiliśmy, która była przełomowa, to było zaproszenie do Poznania wszystkich prowadzących śledztwa w innych miastach. Zrobiliśmy burzę mózgów. Zwracaliśmy uwagę na najdrobniejsze szczegóły. Mieliśmy obraz zachowania sprawcy i zaczęło się typowanie. Referujący sprawę policjant z Katowic zwrócił uwagę, że przy pierwszym czynie sprawca po zabójstwie zabrał z szaf starą, używaną odzież. Pojawiła się wersja, że to człowiek, który niedawno opuścił więzienie i normalnie w świecie nie ma się w co ubrać, wspominał początki śledztwa były policjant. Kolejnym krokiem było wyczulenie dyrektorów wszystkich szkół w Poznaniu na przypadki zaczepiania uczniów przez nieznanego mężczyznę. Policjanci przekazali im numer na komendę z poleceniem, by dzwonili od razu, gdy któreś z dzieci zgłosi niepokojący incydent. Nie bardzo wierzyliśmy, że to się uda, że sprawca wróci do Poznania. Ale myśliwi tropią zwierzynę na dwa sposoby. Albo po śladach, albo zastawiają w neki. My tutaj zastosowaliśmy ten drugi sposób. Natomiast jeśli chodzi o tropienie po śladach, to niewątpliwie śladem był napis. Pismo sprawcy. To był materiał do badań porównawczych. Typując poszczególne osoby, mogliśmy porównywać ich pismo z próbką, mówił Jerzy Jakubowski.
Jak dodał, dużym przełomem w sprawie okazało się zaatakowanie 18 kwietnia w Sosnowcu kolejnego chłopca. Tam chłopiec został brutalnie potraktowany, ale przeżył. Podczas przesłuchania podał świeży rysopis sprawcy. Zwrócił szczególną uwagę na śnieżno-białe adidasy, ciemne spodnie i brązową dyplomatkę. A więc policja wiedziała, jak sprawca chodził ubrany. Traf chciał, że 4 dni później sprawca pojawił się ponownie w Poznaniu. 5 chłopców ze szkoły na osiedlu Rusa powiedziało nauczycielom, że idąc do szkoły, byli zaczepiani przez mężczyznę odpowiadającemu rysopisowi. Dyrektorka bez sekundy zawahania wzięła do ręki telefon i zadzwoniła na komendę. Niedługo potem morderca był zatrzymany. Okazało się, że to 40-letni Tadeusz Kwaśnik, wielokrotnie karany za czyny lubieżne z dziewczynkami. Łącznie za kratami spędził 12 lat. Serię gwałtów i morderstw chłopców rozpoczął krótko po opuszczeniu zakładu karnego we Wrągach. Pierwsze wrażenie, jakie zrobił na mnie ten człowiek? Że dla ratowania siebie zrobiłby wszystko. To był typ takiego przyjemniaczka, cwaniaczka. Przesłuchanie zaczęło się około południa. Na początku rozmawialiśmy o wszystkim, tylko nie o zabójstwach. Rozmawiałem z nim o rodzinie, zainteresowaniach. Bardzo długo o żużlu, bo w jego dyplomatce znaleźliśmy rozpiskę meczów. Po to, żeby nawiązać kontakt. W międzyczasie okazaliśmy go chłopcom, którzy byli przez niego zaczepiani. Rozpoznali go. Na jego lewej ręce zauważyłem, że wskazujący palec był sztywny, a jeden z zaczepionych wcześniej w województwie lubuskim chłopców zeznał, że pan miał zabandażowany palec wskazujący. Byłem absolutnie przekonany, że mam do czynienia z mordercą. Ale chodziło o to, żeby on zechciał wyjawić ten potworny sekret. I stało się to około godziny 20. Wtedy Tadeusz Kwaśniak przyznał się do wszystkich zabójstw, wspominał Jerzy Jakubowski. Jak mówił emerytowany policjant, na początku protokół z przesłuchania był bardzo lakoniczny. Policjanci mieli tylko przyznanie się do winy, bo przesłuchiwany poprosił o przerwę, ponieważ był zmęczony. Chciał zeznawać następnego dnia. Podjąłem wtedy ryzykowną, muszę przyznać po latach, decyzję, żeby dać mu odpocząć. Ryzykowną, bo w areszcie mogły się stać różne rzeczy. Ale na szczęście następnego dnia rano stawił się na przesłuchaniu. Panie komisarzu, jestem gotowy do składania wyjaśnień. Może pan zaczynać przesłuchanie, powiedział. Nie było w nim emocji. Skruchy, jak przyznawał się do tych zabójstw. To był taki klient, który mówił: tak, panie komisarzu, zabiłem paru chłopaczków, wspominał po latach Jakubowski. Potem były wizje lokalne. Problemem było, jak to zrobić, żeby uniknąć tłumów. Przecież ludzie chcieliby go zlinczować, mówił były policjant, dodając, że w Poznaniu wizję lokalną przeprowadzono w niedzielę o 6 rano, by nie było gapiu. Nie wszyscy rodzice godzili się na to, żeby on wchodził ponownie do tych mieszkań. I nie ma się co temu dziwić, bo proszę sobie wyobrazić zgodę matki zamordowanego dziecka, żeby ten gnojek jeszcze raz mógł wejść do mieszkania. My to szanowaliśmy i często było tak, że wizja kończyła się przed blokiem. I on potem opowiadał, co było dalej. Opowiadał bardzo szczegółowo. W Szczecinie była taka ciekawa sytuacja, że on wszedł do mieszkania i mówi, że to nie jest to mieszkanie, że jest zupełnie inaczej umeblowane. Co się okazało? To mieszkanie było po remoncie. To było kapitalne, bo gdyby doszło do procesu, dla sądu mogłoby to mieć ogromne znaczenie. On po prostu był bardzo wiarygodny w tym, co mówił. Miał niesamowitą pamięć, podawał szczegóły, potrafił opisać ubiór chłopców, ich wygląd, zachowanie. Jakby go podniecało jeszcze w tej relacji.
mówił Jerzy Jakubowski. Jak przyznał, była to najtrudniejsza sprawa w jego karierze, jeśli chodzi o emocje. To był wyścig po to, żeby nie zabił kolejnego dziecka. Nigdy w życiu nie miałem takiej zawodowej satysfakcji z zatrzymania klienta jak tu, że nie zabił kolejnego dziecka. Włożyliśmy w tę sprawę ogrom pracy. Jeździliśmy po całej Polsce. A w końcu mieliśmy trochę szczęścia. Nie ma co ukrywać, że on przyjechał do Poznania. Jedną z zagadek, jakie 30 lat temu musieli rozwikłać śledczy, był motyw pojawiający się przy ofiarach zemsty. Kwaśniak rzeczywiście w pewien pokręcony sposób mścił się za pewne wydarzenia z przeszłości. Podczas przesłuchania on faktycznie przyznał się, że to była zemsta. Tylko prosił, żeby o tym nie pisać we wczesnej fazie śledztwa, bo chciał zostawić dla siebie jakąś prywatność. My to uszanowaliśmy, bo dla nas to wówczas nie miało większego znaczenia. Wtedy liczyło się przyznanie do winy i opisanie szczegółowe tych zabójstw. Ale co ustaliliśmy? Dzieci, które wybierał na swoje ofiary, były przypadkowe. Natomiast on miał pretensje do swojego ojca, który go wychowywał bardzo surowo. Myślę sobie, że podczas tych czynów paskudnych on grał rolę ojca, a dzieci były odpowiednikiem jego w młodości. Ale w jakimś strasznym rozwinięciu, bo ojciec aż tak go nie krzywdził. Tak on to próbował tłumaczyć. Policjant wspominał zeznania Tadeusza Kwaśniaka. Trudno jednak oceniać, na ile to, co on mówił, było prawdziwe, a na ile wymyślone, żeby się usprawiedliwić. Mężczyzna był bowiem pedofilem. Tadeusz Kwaśniak nie doczekał procesu. 24 lipca 1991 roku popełnił samobójstwo w celi więziennej, wieszając się na bandażu elastycznym. Jak dowiedziałem się, że popełnił samobójstwo, nie dowierzałem. Byłem bardzo zainteresowany, co się stało. Bo to był facet, który gdy dowiedział się, że zniesiono karę śmierci, a nie przywrócono wówczas jeszcze do żywocia, tylko wyroki zamieniano na 25 lat więzienia, to on, jak się dowiedział o takiej sytuacji, to snuł plany, że po 15 latach wyjdzie i jeszcze będzie układał sobie życie na nowo. To nie był typ tchórza. Nie pasował mi zupełnie do samobójstwa. Natomiast w areszcie dzieją się różne rzeczy. Prokuratura uznała, że było to samobójstwo bez udziału osób trzecich i trzeba im wierzyć. Sprawę umorzono, mówił Jerzy Jakubowski. Śmierć Kwaśniaka uznano za samobójstwo. Nie udało się jej powiązać z zachowaniem współwięźniów. Wiadomo, że ludzie, którzy wtedy rządzili w polskich więzieniach, z wyjątkową pogardą odnosili się do pedofilów. Motyw śmierci więźnia pedofila, podobnej do tej, jaka spotkała Kwaśniaka, pojawiła się w filmie Symetria Konrada Niewolskiego. Jeden z bohaterów tego filmu, skazany za pedofilię, zostaje powieszony przez grypsujących współwięźniów na kracie okna w celi. Na dzisiaj to wszystko. Jeżeli odcinek się spodobał, zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj kanał. Do usłyszenia w następnym odcinku.